Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, urząd podatkowy w Ameryce kupił 1 000 000 sztuk amunicji, kiedy zatrudnia nowych pracowników, bo mają mieć budżet 60 miliardów dolarów. No to tam jest napisane, że muszą potrafić używać broni palnej. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach ostatnio bardzo często demonetyzowanych. No to taka jest budżetówka. Budżetówka po prostu żyje z budżetu państwa, żyje z podatków. No to są pasożyty, to są wszystkie te czerwone świnie, które idą tylko do rządu, żeby po prostu ścigać wszystkich tych swoich niewolników. No i tak to się odbywa. Komuniści sobie wykombinowali, że jeżeli wydadzą 80 miliardów dolarów, no to wyciągną 200 miliardów razem, czyli będą 3 razy więcej wyciągną z ludzi. No mówią, że będą wyciągać te pieniądze od trylionerów. No i już teraz każdy się zorientował, że to, co komunista Biden mówił, że nie będzie większych podatków dla ludzi, którzy zarabiają poniżej 400 tysięcy rocznie, no to wiadomo, że to jest po prostu taczka gnoju. To jest taczka gnoju, jedno wielkie oszukaństwo, po prostu, żeby dorwać się do koryta, no i te koryto po prostu dawać swoim własnym kolesiom. No ale dlaczego mówię o tej broni? No mówię o tej broni, że rząd się zbroi, rząd się wyżywi, także, że wszyscy ci urzędnicy chcą mieć broń, no ale urząd podatkowy, no to jest jakaś paranoja. Ale obywatel, który ma gwarantowaną w konstytucji, druga poprawka do konstytucji mówi, że każdy obywatel ma prawo do posiadania i do noszenia. To nie tylko, że można sobie posiadać gdzieś tam w piwnicy, w schowku, ale można posiadać i nosić. No teraz Sąd Najwyższy właśnie powiedział w Nowym Jorku, że oni nie mogą dawać żadnych restrykcji. No i teraz jest bardzo duża grupa tych wszystkich komunistów. Kara śmierci została zlikwidowana. Wsadzanie do więzienia w zasadzie zostało zlikwidowane. W San Francisco, w wielu miastach prowadzonych przez komunistów, kradzież do 950 dolarów to jest przekroczenie, a nie przestępstwo. A za przekroczenie nie jest się nawet aresztowanym. Policja nawet nie daje mandatów, tak? Także jeżeli to nie jest przestępstwo kryminalne, a tylko przekroczenie, no to to, co powoduje, że to po prostu jest jedno wielkie rozbestwienie. No ale komuniści ścigają. Komuniści ścigają właścicieli broni. Dlaczego? No dlatego, że czasami zdarzają się te strzelaniny w szkołach. Dlaczego starają się strzelaniny w szkołach? No bo rodzice nie mogą mieć broni w tych szkołach, no bo to jest strefa zakazana. Nauczyciele nie mogą mieć broni, bo to jest strefa zakazana. Policji się tam nie wpuszcza, bo to też jest strefa zakazana. No i wszyscy ci 18-letni zdesperowani młodzi ludzie, bardzo często z rozbitych rodzin, bardzo często na psychotropach, bardzo często takie odludki, które po prostu nie potrafią się skolegować ze swoimi rówieśnikami. Oni w tej desperacji po prostu przychodzą i jedynym rozwiązaniem jest zabicie tych ludzi, tych znajomych, tych studentów, tych kolegów czy nie kolegów. No i co rząd robi? No rząd zrobi, komuniści robi to, że mówi, że trzeba zakazać sprzedawania broni. No to tak już było, to przeszło to z alkoholem, no chyba nigdy nie przejdzie z samochodami. No samochody też ludzie giną, no nie jest to tak intencjonalne jak z karabinami, no ale jeżeli w Teksasie nie, z reguły się nie zdarzają takie strzelaniny, o których kongres i komuniści mówią, że to trzeba wyeliminować. Teraz no, oni zaczęli
ścigać fabryki i przedsiębiorstwa, które robią tą broń, szczególnie ten Smith & Wesson, czyli ten znany amerykańska fabryka, kompania broni. No i wzięli się w sumie za kompanię, która sprzedaje produkt, który jest legalny i sprzedaje produkt, który nie ma żadnych tam ograniczeń. No i został powołany komitet. Komitet, a w tym komitecie są same czerwone świnie. No i teraz oni teraz zaczynają robić to, co nie powinni robić. Cała ta dyskusja, dysputa się zaczęła od tego, że Komitet Izby Reprezentantów do nadzoru takich różnych rzeczy, no to właśnie skoncentrowali się na Smith & Wesson. No i w poniedziałek była ta eskalacja, dlatego że kompania sprzeciwiła się temu, że był nakaz tego komitetu, żeby oni się stawili i pokazali ile sprzedają, ile zarabiają i wszystko, co jest związane z tym AR-15. Kompania powiedziała, że ten nakaz to w zasadzie jest idiotyzmem, oni nie mają prawa do czegoś takiego, to są prywatne, no niepaństwowe informacje, to są informacje kompanii. No i sprzeciwili się, powiedzieli, że kongres i ten komitet z kongresu, no to musi jednak rozpisać to, czy żądać to, co jest związane z jakimś produkcją, ale na pewno nie informacje finansowe. No oni starają się to wykorzystać, no bo powiedzą, że każda śmierć, powiedzmy, kosztuje tam $500 czy $5000, czy na każdej śmierci Smith & Wesson zarabia tam $1,000,000. To chodzi o to właśnie tą propagandę komunistyczną, że oni chcą wyciągnąć te informacje z fabryki. No w Ameryce jest 330 milionów ludzi, 120 milionów ludzi ma broń. Tej broni jest około, 400 milionów sztuk broni jest w Ameryce. No bo bardzo dużo ludzi ma po 2, 3, 4, 5, 6 sztuk. Także to są wielkie liczby. No i Smith & Wesson w zasadzie powiedział, że oni dali już te wszystkie informacje na temat tego karabinku i komitet w zasadzie nie powinien nic głębiej szukać. No ale to nie było wystarczające. Nie było to wystarczające dla tej szefowej Caroline Maloney, która w zasadzie buduje swoją, można powiedzieć, karierę polityczną. No bo to wszystko to jest na polityce. Oni po prostu jedyne, co robią, żeby dostać się do żłobu, no to będą niszczyli nawet konstytucję, żeby dostać się do żłobu. No, Izba Reprezentantów, ten komitet, demokraci zaczęli cały tą komisję, dlatego, że było strzelanie w Uvalde w Teksasie. No, tam też cała ta sytuacja tego łebka, cała sytuacja tej rodziny, grupa nienormalnych. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie ma szybkiego sądu, nie ma szybkiego osądzenia, nie ma egzekucji. No, prędzej czy później to w zasadzie będą kara śmierci chyba musi powrócić i będzie bardzo, powinna być bardzo szybka za tego rodzaju rzeczy. Na razie to tylko kopiują, to małpują, papugują. To jest jakaś inspiracja dla tych wariatów. Biden w zasadzie pod koniec czerwca, no to podpisał największy ustawę o no w zasadzie limitowaniu broni. Także to utrudnia nabycie
nabycie broni dla bardzo wielu, wielu ludzi. No, to, że te ustawy mogą, więcej tych ustaw może nadchodzić, no to są bardzo, bardzo nikłe. No ale ten komitet demokratów, komitet czerwonych świń, oni po prostu pchają, starają się złożyć, że winne są fabryki broni, a nie ten bandzior, czy kryminalista, czy niestabilny młody człowiek. Także, że broń nie zabija, to ludzie zabijają ludzi. No ale oni wychodzą i taką propagandę mówią, że to jest najwyższy czas, żeby fabryki były odpowiedzialne za to, co sprzedają i za to, co trafia do ludności, no i robią na tym pieniądze, tak? No to jest wojna klas, zawsze jest ta wojna klas, urząd podatkowy jest wysyłany, żeby ścigać milionerów. Tutaj jest ścigana fabryka broń, dlatego że robi pieniądze na jakichś tam nieszczęśliwych sytuacjach, kiedy niestabilni młodzi ludzie zabijają. No ale to jest właśnie pokazywanie. To on jest bogaty, ci są bogaci, żerują na śmierć innych, tak? Także to Maloney, no to jest typowa czerwona świnia po prostu, która kłamie, żeby dostać się do żłoba. No, większość tych fabryk, no to oni jednak, kiedy zaczynały się jakieś takie przesłuchania, no i kiedy były mniej więcej takie normalne te rozmowy, no to się zgadzali, ale w tym momencie, kiedy komitet zrobił ten formalną nakaz stawienia się, tak żeby wytłumaczyć dochody, no to już naprawdę jest przekroczenie. Szczególnie, że nie ma żadnego powodu na to, żeby ten komitet wiedział, ile fabryka zarabia na tej broni. Poza tym, jak wspominałem, żeby użyć to w celach propagandowych. Sąd Najwyższy powiedział, no bo była taka sytuacja, kiedy komuniści, czerwone świnie ścigali Trumpa i chcieli, żeby on pokazał te wszystkie dane finansowe. No i sąd powiedział, że 7-2, nie ma czegoś takiego, żeby komitet z kongresu mógł wymagać wiadomości, powiedzmy, finansowych, jeżeli jest jakieś tam przesłuchanie nie dotyczące w ogóle finansów. Tak? Także że komuniści zawsze starają się wyciągnąć coś ekstra, nie mając podstaw, nie mając praw do tego, no bo to nie jest nic związane, finanse nie są związane, tak jak ścigali Trumpa, to tylko przy okazji chcieli go skopać za pieniądze, no bo to jest propaganda komunistyczna, im zawsze by się przydało mówić, tu są takie pieniądze, tu są takie, no i w wypadku Smith and Wesson to samo. No Maloney jako komunistka, ona doskonale rozumie to, co zrobiła. Ona wie, dlaczego zaatakowała tą firmę. No ale dlaczego tak robi? No dlatego w tym kontekście w Nowym Jorku to ona jest jako w kongresie, no to ona stara się uzyskać głosy. Ona walczy przeciwko Geraldowi Nadlerowi i innym, także stara się przykukać swoich wyborców i to, że wzięła na odstrzelenie fabryki broni, no to może jej przydać. Ona może sobie kupić ekstra głosy w bardzo wielu dzielnicach Manhattanu. Także te wszystkie
nie za bardzo popularne kompanie, no to nawet takie nie bardzo popularne kompanie, no to jednak konstytucja wymaga, żeby kongres się od nich odpieprzył. To jest ściganie po prostu firm legalnych, które produkują coś, co nie jest zabronione. No ale komuniści niestety, tam zawsze znajdą coś, żeby kogoś opluć, obsmarować gównem, albo zniszczyć, albo po prostu zniechęcić społeczeństwo. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję, jeszcze bardziej nie subskrybujesz. Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach, które bardzo często są zdemonetyzowane. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No widzicie, chcą wam zabrać broń, a urzędowi podatkowemu chcą dać broń. Nie jest dobrze, to nie jest dobrze, no ale tacy są komuniści. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, jak to jest. Ludziom chcą odebrać broń, a urzędowi podatkowemu chcą dać broń. No myślę, że jak jesteście socjalistami i głosowaliście na Bidena, no to może się cieszycie, że komuniści chcą skonfiskować broń. Tylko pamiętajcie, jeżeli broń będzie nielegalna, to tylko nielegalni kryminaliści będą mieć broń. Zdrowia dla normalnych.